Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz. Witam Państwa w poniedziałek, 26 października. Zapraszam na aktualności. W piątek w trybie online obradowała Rada Powiatu Szczecineckiego. Podczas obrad była mowa o szpitalu, Centrum SM w Bornym Solinowie i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Prezes szpitala Anna Złotowska przedstawiła sprawozdanie dotyczące funkcjonowania lecznicy w okresie ostatnich 8 miesięcy oraz informacje o podjętych działaniach w okresie panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Prezes SM Piotr Misztak poinformował o działalności centrum, a Małgorzata Kubiak-Horniatko wcześniej przesłała radnym sprawozdanie z działalności. W części uchwałodawczej radni dokonali zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Wyrazili zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalenie jej regulaminu, a także w sprawie przejęcia części dróg od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na cmentarzu komunalnym w Szczecinku odbył się 11. już pogrzeb dzieci utraconych. Każdego roku w Szczecinku dochodzi do około 150 przypadków poronień. Nie wszyscy rodzice zabierają utracone płody, by je godnie pochować. Dlatego dwa razy do roku organizowane są pochówki skremowanych dzieci utraconych w specjalnym grobowcu. Pochówki mają charakter ekumeniczny. Msza odbywa się w kościele mariackim, nabożeństwo żałobne w kaplicy cmentarnej, a ceremonia pogrzebowa przy grobie. Jak rodzice podchodzą do tych pogrzebów? Czy to jest dla nich takie przeżycie, kiedy zmarłoby dziecko już zdrowe, czy zginęło w wypadku, a takie dziecko nienarodzone? To jest dla nich równie wielkie przeżycie? Tak, zapewne dla rodziców to jest bardzo trudne, po ludzku rzecz mówiąc, przeżycie. W ogóle śmierć dziecka dla rodziców jest trudnym doświadczeniem. Tym bardziej śmierć dziecka właśnie, które urodziło się martwe. Z jednej strony wtedy w sercach rodziców mogą rodzić się pytania, co się z tymi dziećmi dzieje. Ponieważ jako chrześcijanie wierzymy w to, że tym warunkiem zbawienia, czyli życia wiecznego jest sakrament Chrztu Świętego. Ale też jako chrześcijanie wierzymy w to, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu znajdzie odpowiednią drogę, można powiedzieć sposób do tego, by te dzieci zostały zbawione, by te dzieci osiągnęły życie wieczne w niebie. I to jest też tak naprawdę taka pociecha dla rodziców, ten pogrzeb. Szczególnie modlimy się też w tym czasie w ich intencji, w czasie mszy świętej, też teksty w czasie pogrzebu też bardzo mocno mówią o nich i też zapraszają ich do tego, by właśnie przeżywali to doświadczenie z wiarą. Po ludzku jest to, można powiedzieć, wydarzenie, doświadczenie śmierci dziecka, na które nie ma jakiejkolwiek odpowiedzi. Albo jakakolwiek odpowiedź byłaby po prostu niewystarczająca. Dlatego to jest zawsze dla nich też zaproszenie, by z wiarą próbować, z wiarą przeżywać to doświadczenie trudne, ale też takie doświadczenie, w którym Pan Bóg jest. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji eugenicznej wywołało falę protestów także w Szczecinku. Od momentu ogłoszenia protesty obecnie są codziennie. Największe jak dotąd miał miejsce w niedzielę. Kilkuset protestujących w samochodach zebrało się na placu Kamińskiego. Ile było pojazdów, można powiedzieć, że dużo. Kolumna wolno jadących samochodów blokowała ruch w mieście. W każdym z pojazdów było po kilka osób. Grupa młodzieży bez samochodów z placu Kamińskiego przeszła pod ratusz, a następnie pod zamek, gdzie mieści się biuro poselskie PiS. Tam skandowano krzyki wyrażające dezaprobatę dla działań Trybunału Konstytucyjnego i obecnie rządzących. Początkowo zachowywano obowiązujący dystans, a protestująca młodzież miała zasłonięte usta i nos. W pewnym momencie wśród protestujących pojawił się ksiądz w sutannie z bursą do przenoszenia wiatyków. Pojawienie się duchownego wywołało falę agresywnych zachowań ze strony młodzieży. Padały niecenzuralne, obelżywe i wulgarne słowa. Nikt nie chciał słuchać duchownego. Duchowny też nie ustępował.
Wzajemne przekrzykiwanie się spowodowało ogromny chaos i zamieszanie. Po kilkunastu minutach młodzież spod zamku przeniosła się na ulicę miasta, a ksiądz jeszcze kilkakrotnie dał znać o sobie, pokazując różne gesty kierowcom. Koszalińsko-kołobrzeska kuria biskupa odcięła się od działań duchownego, informując, że działał we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Protestujący zapowiadają kolejne działania. Poprosiliśmy o komentarz dziennikarza Głosu Koszalińskiego. To chyba rzeczywiście największe protesty w Szczecinku od dawien dawna. Żadna tego typu akcja polityczna nie wywołała takiej reakcji. Ja myślę, że było, nie wiem, około 150 aut. Pewno tam było z pół tysiąca, może więcej osób, plus duża grupa młodzieży. No właśnie, młodzieży, czy wręcz dzieci. Wydaje mi się, że były tam kilkunastolatki, które nie jest to dla nich, mi się wydaje, miejsce, a na pewno forma, bo widzieliśmy wszyscy, że te protesty przebiegały bardzo ostro, padło dużo wulgarnych słów. Był ksiądz, który tam zaplątał się w czasie tych demonstracji. Wywołało to taką erupcję, powiedzmy, wzajemnej wrogości. Nie wyglądało to za dobrze i na pewno dyskusja na ulicy nie sprzyja rozwiązaniu sprawy bardzo poważnej, jaką jest aborcja z powodów eugenicznych. Kuria biskupia odcięła się od działań tego księdza. Tak, z tego co wiem, to ksiądz nie pełni żadnej funkcji w parafii, jest urlopowany. Też niepotrzebnie się tam moim zdaniem pojawiał. To nie jest miejsce na jakikolwiek dialog z żadnej strony. A jakiś dialog, musimy jakiś konsensus trzeba będzie znaleźć, tak? Bo widać, że to wywołało duże emocje, duże niezadowolenie wielu osób, które się wcześniej w politykę nie angażowały. Tak? Były z daleka dużo bardzo młodych osób. Czy to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno właśnie się ukazać teraz? Czy należałoby go przesunąć jeszcze w czasie, skoro przez 23 lata można było ignorować? Ale to nie jest pierwszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W 1997 roku Trybunał uznał, że życie zgodnie z Konstytucją podlega ochronie od momentu poczęcia. Pojawiały się różne projekty ustaw, które chciały zaostrzyć prawo aborcyjne, albo wręcz je zliberalizować. Zawsze się to kończyło jakimiś awanturami. Mówi się, tak zwany kompromis aborcyjny został zawarty w latach 90. I on do tej pory jakoś funkcjonował. Pytanie tylko dla obrońców pro-life życia, to jest nie do przyjęcia. Dla środowisk lewicowych, liberalnych nie do przyjęcia też jest obecny stan, który w tych trzech wypadkach dopuszcza aborcję. Nie jest tajemnicą, że lewica głosi hasła aborcji na życzenie do 12 tygodnia życia. Ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili, w którą stronę się to potoczy. Czy Sejm jakąś ustawę będzie w stanie wypracować, która pogodzi obie strony. Wydaje mi się to niemożliwe. Są już propozycje wicepremiera Gowina, który mówi, że po pierwsze należy płacić opiekunom dzieci niepełnosprawnych średnią krajową, zaliczać ją do emerytury i zbudować kilka ośrodków dla tych dzieci, które nie będą miały opiekuna, na przykład już po śmierci rodziców. To powinno być dawno już rozwiązane. Tutaj co do szczegółów, czy to powinno być w takiej formie, czy innej, to się nie wypowiem, ale niewątpliwie, jeżeli państwo chce dopuścić, żeby rodziły się dzieci niesamodzielne, to trzeba ich bliskim zapewnić godziwe warunki życia. Przy czym to na pewno nie uspokoi emocji, bo powtarzam, tu są sprawy fundamentalne. Jedna strona chce aborcji na życzenie ze względów społecznych do 12 tygodnia życia, druga chciałaby całkowitego zakazu aborcji. A protesty nie ustają. No bo mamy fakt medialny. Zobaczymy, jak epidemia wpłynie na
na możliwość demonstrowania, bo wiadomo, że tu są szykowane jakieś kolejne obostrzenia. Zresztą w tej chwili właściwie te protesty też wymykały się trochę spod tych obostrzeń, które obowiązują w całej Polsce w tej chwili. No ale emocje i są tak duże, że to właściwie nikogo nie zajmuje. Ale przynajmniej w Szczecinku policja nie interweniowała. No nie interweniowała, pilnowała obiektów sakralnych, pilnowała biur poselskich. Z tego co wiem, nikogo nie zatrzymano, nikogo nie wylegitymowano, czy nie legitymowano, to nie wiem, ale przynajmniej na tą chwilę nie ukarano za jakieś łamanie tych restrykcji sanitarnych. Koronawirus nie odpuszcza. Z dnia na dzień przybywa zakażonych. W sobotę poinformowano o 25 zakażeniach, w niedzielę o 2, a dziś, to jest poniedziałek, już o 47. Broniąc się przed zakażeniem koronawirusem, nie zapominajmy o grypie, która w tym roku może zebrać bardzo obfite żniwo. No, ubierać się ciepło, zdrowo się odżywiać i chronić się przed innymi, którzy są chorzy. Natomiast te osoby, które ewentualnie mają objawy już grypowe, tak, są podziębione, niech zostaną w domu i niech nie wychodzą, nie zarażają innych. Dlatego, że my nie będziemy mieli właściwie możliwości w pierwszym momencie rozgraniczenia, czy to są objawy koronawirusa, czy to są objawy grypy. Bo duszność, temperatura, kaszel, mogą być, ta utrata smaku czy węchu, no jest bardzo znamienna dla koronawirusa, tak? Ale najczęściej pacjenci trafiają właśnie z dusznością, z kaszlem, z podwyższoną temperaturą. To są takie same objawy, jak widzimy co roku w okresie wiosennym czy okresie jesienno-zimowym. I my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest. My oczywiście będziemy w miarę możliwości, jeżeli będziemy mieli oczywiście cały czas możliwości wykonywania takich badań, bo to się też może zmienić na poziomie centralnym, tak? Bo te zmiany mogą mieć miejsce. My na razie możemy, na chwilę obecną możemy testować wszystkich. I będziemy testować. Natomiast drugim badaniem, które ewentualnie potwierdza grypę, to też jest badanie genetyczne, badanie PCR, które jest badaniem drogim, bo ono kosztuje kilkaset złotych. I nie będziemy w stanie zwłaszcza przy obecnej sytuacji finansowej szpitala, wykonywać obu badań jednocześnie. Więc apel do Państwa, że w momencie, kiedy występują tego typu objawy, też kontaktować się z lekarzem rodzinnym, leczyć początkowo, objawowo i izolować się, żeby nie zarażać pozostałych. Bo w ten sposób, jeżeli będziemy chodzić chorzy do pracy, chodzić do sklepów i po mieście, to doprowadzimy do takiej sytuacji, że w pewnym momencie wszyscy będziemy chorzy i nie będziemy wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. Coraz szybciej zapada zmrok, coraz ważniejsze staje się właściwe oświetlenie naszych pojazdów. Stacje diagnostyczne POM Eko przy ulicy Pilskiej oraz Tagor przy ulicy Waryńskiego, Autek przy ulicy Słowiańskiej i Premio Trako przy ulicy Koszalińskiej oferują bezpłatne badanie i ustawianie świateł. Na bezpłatne badania będzie można się zgłosić jeszcze dwukrotnie, w sobotę 7 i 21 listopada, a my z kamerą odwiedziliśmy stację Premio Trako. O tym, jak ważne są sprawne światła, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. I na czym polegają te badania? Badanie, które teraz jest, akcja taka ustawienia świateł, to jest firmowana przez Komendę Główną Policji, jak również Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. No, tak jak Pan wspomniał, ustawienie świateł przez cały okres roku, całego roku jest bardzo ważną sprawą, bo działa głównie na bezpieczeństwo. Ustawienie świateł umożliwia nam dostrzeżenie osoby, która się porusza na skraju drogi pieszy, jak również pojazdy, które nadjeżdżają sprzeciwka. A teraz w tym okresie szczególnym, takim jesienno-zimowym, gdzie już zmrok zapada bardzo szybko, to już mają takie szczególne zadanie, żeby dobrze widzieć i jak pieszego i samochód, który nas mija, go nie oślepiać. No właśnie, i na czym polegają te konkretne badania? Te konkretne badania polegają na ustawieniu świateł po poziomie. Jak duże zainteresowanie tą akcją dzisiaj? No dzisiaj,
jest zainteresowanie tym, przyjeżdżają właściciele pojazdów i ustawiają światła. Ale stwierdził pan, że zainteresowanie w porównaniu do roku ubiegłego było mniejsze? No tak, tak, mniejsze było do ubiegłego roku. Nie wiem, czy to ma wpływ pandemia, że ludzie bardziej w domu przebywają, a mniej jeżdżą, poruszają się po drogach. Ta akcja chyba będzie jeszcze kontynuowana w jakąś sobotę? Tak, ta akcja będzie kontynuowana jeszcze 7 i 20 listopada. Czyli zapraszamy tych wszystkich, którzy być może teraz dowiedzieli się o tej akcji, że w listopadzie jeszcze 2 soboty, z których można skorzystać badania. Tak, nasza stacja Trako Premier będzie jeszcze w listopadzie 2 soboty przeznaczała na bezpłatne, darmowe ustawianie świateł. W Szczecinku zawiązał się Ruch Obywatelski Wspólnota Polska Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Jacek Lesiuk wraz z grupą młodych ludzi. Pierwsi członkowie szczecińskiego ruchu Wspólna Polska spotkali się w sobotę z mediami na konferencji prasowej. Spotykamy się w tym trudnym okresie dla nas, pandemii. Ale jest też dobra wiadomość. 11 października Rafał Trzaskowski założył i ruszył z ruchem Wspólna Polska, który ma na celu łączyć, a nie dzielić wszystkich miliony Polaków i Polek. Główne założenia i program ruchu przedstawimy już niedługo. Jednym z pierwszych tematów, którym się zajmiemy, jest edukacja, ponieważ system oświaty jest daleki od ideału. Dlatego dzisiaj spotkaliśmy się przed szkołą podstawową. Będziemy Państwa informować na bieżąco i spotykać się z Państwem o naszych planach i działaniach. Wolontariusze Polska 2050 Zachodniopomorskie w piątkowe popołudnie przeprowadzili akcję sprzątania wzgórza Marientron, miejsca o szczególnym znaczeniu nie tylko historycznym dla społeczności Szczecinka i okolic. Do udziału w akcji zgłosiło się tylko 6 osób. Szóstce z śmiałków udało się zebrać aż 12 worków posegregowanych śmieci w niewiele ponad 60 minut. Wśród zebranych śmieci królowały puszki i butelki po napojach alkoholowych. Sporo było też plastikowych opakowań. Były to liczne ulotki jednej ze sieci supermarketów. Miały różne daty, więc wyrzucano je w miarę regularnie. Można powiedzieć, że akcja ekipy ze Szczecinka była sukcesem, choć sukces przy tego typu akcjach napawa smutkiem, jak wiele osób nie szanuje tego, co na naszej planecie najcenniejsze. Na jeziorze Trzesiecko po raz kolejny rozegrano zawody wędkarskie z łodzi parami. W zawodach uczestniczyło kilkadziesiąt par. Na najlepszych czekały nagrody w postaci bonów do realizacji w sklepie wędkarskim. Dokładnie, cieszymy się. Frekwencja w różnych latach bywała różna, a dzisiaj no, w miarę nam dopisała 57 zawodników zgłoszonych. Faktem jest, że gdzieś tam komuś coś nie udało się do nas dotrzeć, dojechać. Być może zmiana czasu. Mamy 52 zawodników i w tej chwili są cały czas na wodzie, pracują na swój jakiś dorobek odnośnie punktacji. Są to zawody ogólnopolskie, więc są to wędkarze nie tylko ze Szczecinka. Tak jest. Mamy panów ze Słupska, z okolic Słupska, z okolic Czuchowa, z samego Czuchowa, z Chojnic. Z Koszalina, z Mielna, Szczecinek, Borne Sulinowo, no już przepraszam, kogo nie wymieniam, ale z różnych terenów. Ale ta pandemia nie odstraszyła jednak w takim razie wędkarzy? Być może no, my jako organizatorzy spodziewalibyśmy i każdy by życzył sobie jak największej tej frekwencji. Być może i też kilka osób odżegnało się od tematu przybycia do nas. Ale powiem szczerze, że jestem zachwycony podejściem wędkarzy, bo ktoś mówi wędkarz. Podejście profesjonalne ludzi, gdzie poprosiliśmy, pomimo że znajdujemy się na terenie parku, na łonie przyrody, zawody przez cały dzień odbywają się na wodzie, ludzie zobowiązali się do tego rano na rozpoczęciu, zachowywane były odległości, maseczki, wszystkie rzeczy, wymogi, jakie są nam narzucane, były spełnione. Bardzo się cieszymy.
teraz same zawody, jak wygląda ten połów? Na co zwracacie uwagę? Co jest najważniejsze? No i tu już troszeczkę gorzej. Do którychś tam godzin, powiedzmy do godziny 11, nie było aż tak intensywnego wiatru. W tej chwili troszeczkę on się wzmógł i walczą wędkarze z tymi nieudogodnieniami, no bo trzeba tak sobie powiedzieć. Trafiają się okonie, może nie aż takie potwory. Wymiar troszeczkę podnieśliśmy do 20 cm okonia zawodniczo. Zachowaliśmy wymiar szczupaka sandacza na 50 cm, sum 70. Ani sum, ani sandacz do tej pory jeszcze nie padł. Mamy jakieś tam doniesienia, że 66 cm szczupak, 63. Okonie takie między te 20 klasyfikowane i powyżej do 24, do 27. Ryby wracają do wody. Jak najbardziej i cały czas są to zawody przeprowadzane na żywej rybie i rybka trafia z powrotem, po pomiarze trafia do wody. No i zapytam na koniec o najbliższe plany, czy jeszcze jakieś zawody w tym roku będą? Specjalnie zrobiłem taką małą pauzę, jeżeli uda nam się i naprawdę jeżeli nie będzie się to wszystko rozszerzało, chodzi mi o kwestię pandemii, bo to też nie jest zależne od nas. My byśmy jak najbardziej chcieli ostatnie zawody wieńczące sezon przeprowadzić, ale już zapowiadaliśmy wędkarzom, że prawdopodobnie będą to ostatnie zawody w tym roku. Pozostał nam jeszcze do spełnienia ten do odhaczenia, już tak brzydko powiem, drapieżnik i przewidujemy kwestię na listopad. No jeżeli będzie wszystko możliwe do przeprowadzenia, tak jak dzisiejsze zawody też mogły się odbyć, bo jest to impreza sportowa, którą możemy przeprowadzać, jednakże nie możemy zgromadzać tutaj widzów ani jakichś kibiców i spełniliśmy te wszystkie warunki. Jestem dobrej myśli i nadziei pełen, że uda nam się przeprowadzić też listopadowe zawody. Kolejny dobry występ zanotował szczecinecki tenisista stołowy Antoni Biedziuk, reprezentujący klub IKS Jezioro Tarnobrzeg. W minioną sobotę i niedzielę w gronie ponad 100 zawodników uczestniczył w drugim Grand Prix Polski w tenisie stołowym niepełnosprawnych, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Tenisa Stołowego w Gdańsku. Po pomyślnym przebrnięciu eliminacji w pojedynku o medal Biedziuk spotkał się z młodym reprezentantem Polski Marcinem Zielińskim, Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Po bardzo zaciętym pojedynku górę wzięło doświadczenie i to nasz gracz zameldował się w strefie medalowej. W grze o finał Biedziuk uległ późniejszemu zwycięzcy turnieju, aktualnemu wicemistrzowi Polski Dariuszowi Ściganemu Start Katowice. Drugie miejsce na podium zajął aktualny mistrz Polski Paweł Konstantyn AWF Warszawa. Natomiast trzecie miejsce ex aequo z Biedziukiem Włodzimierz Brylak Start Warszawa. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy relacje ze strajku kobiet, a na zakończenie nadamy magazyn Vectra Media. Do zobaczenia.